te oczy szerone, zielone, oszalałem. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent po raz pierwszy wystąpił w sali koncertowej O2 Shepherd's Bush Empire w zachodnim Londynie, w której występowały największe gwiazdy światowej muzyki, takie jak Rolling Stones czy David Bowie. Wspaniałe naprawdę dwa koncerty i w Birmingham właśnie i tutaj dzisiaj w Londynie. Super. Wspaniałe sale, świetne nagłośnienia, no i przede wszystkim wspaniała publiczność. Król Disco Polo, jak określają go polskie media, był gościem festiwalu zorganizowanego przez Tygodnik Kultura i Polskie Radio Londyn. I chcecie bardzo i nie chcecie. Nam i dla mnie i moim kolegom zespołu na pewno dodaje energii, pewnie się czujemy na scenie, wtedy fajnie nam się gra, jak widzimy, że fani nasi znają nasze teksty, przynajmniej żeby znali refreny, ale dzisiaj akurat właśnie zauważyłem, że śpiewali chyba nawet i zwrotki razem z nami, także naprawdę fantastyczna impreza. Ona lubi pomarańcze, hopa, lubi kiedy na gitarze, jak pole się Festiwal rozpoczął występ zespołu After Party, który wykonał największe przeboje ze swoich dwóch płyt. Kolejną gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi, o którym było głośno w ostatnich miesiącach z powodu rozwodu wokalistki i wykluczenia z grupy byłego partnera Davida Narożnego. Po jego odejściu do formacji dołączył Daniel Biczak. Koncert przyciągnął komplet publiczności. Witownia O2 Shepherd's Bush Empire może pomieścić ponad 2000 osób. Dzień przed występem w Londynie ten sam zestaw muzyków wystąpił także przed kompletem publiczności w Birmingham. Oczy twe, oczy zielone, oszalałem! Ze twe oczy, te oczy zielone.